Siemano. Miało mi tu dzisiaj nie być. Ogólnie to miałem być w lesie. Taki był pierwszy plan. Ale się wykrzaczyło. Drugi plan to miał być. Miał być taki, że miałem sobie z poprzedniego dnia pozlepiać filmik z lasu. Ale spotkała mnie niemiła niespodzianka. A mianowicie powiadomienie z banku, że z mojej karty zostało pobrane 210 zł. Myślę, co jest? No ja patrzę, a tu subskrypcja GoPro. Ja myślałem, że ja wyłączyłem tą subskrypcję. Okazało się, że nie. Napisałem tam na support, czy jest możliwość anulowania tego i zwrócenie kosztów. No ale niestety w regulaminie jest napisane jasno, że nie można się domagać zwrotów kosztów za subskrypcję, jak została ona już wykupiona. Ale zaproponował mi szelki. Tam szelki, jakieś mounty, że mogę, może mi jedną z akcesoriów do GoPro wysłać. Tam selfie stick był, na głowę opaska. I to wziąłem szelki z myślą, że może wystawię na OLX-a. Nowe w Euro AGD kosztują przy MediaMarkcie 178, to za 140-150 bym może puścił na OLX-a, chociaż trochę by mi się zwróciło. No i tak myślę, jak także mi jest w plecy, to bierę rower, idę jeździć, zawsze tam może stówka wpadnie, to odrobię. No nic, no jak się nie myśli, to trzeba płacić. Pierwszy odbiór mam tu z Biedronki. Jedziemy na Borek Pałęcki. Ciekaw jestem, czy będzie gotowe, czy znowu będą cyrki. Jeden gość podjechał. To nie ma kolejki, chociaż tyle. Aha, zmienili moje zamówienie. On weźmie moje. 128? A zaraz, moment, bo... Znikło mi, miałem 128 i znikło, to nie. Customer. No, to moje zamówienie tam jest. Pojechało. Ja se k***a robię. I co, ja mam teraz stać 20 minut? Zmieniliśmy twoje zamówienie. No na miejscu zmieniliśmy twoje zamówienie. Podchodzi gość, bierze mój numer. A mi wbija customera. Przyszedł mi nowy czujnik. Tu kolega rzucił pomysł, żeby dwa magnesy założyć. I to wziąłem ten drugi ze starego. Założyłem. I ten działa jak należy. Czyli walnięty był czujniczek. A ja kombinowałem w te i we w te. Mam nowe, 129. I chyba nie lepsze. No, teraz jest elegancko. Jadę po dziurach, wstrząsy.
i nic się nie dzieje, nie hamuje mi. A ja bym się tak za tramwajem puścił. Autostradka. Dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Ups. Chyba łóżko puściło. Dobrze, że nie mi. Przygód z rozwalonym jedzeniem na butach klienta już wystarczy. Z kącika na prądnik za 17. No na razie to mam dychę w pół godziny. No ale w pół godziny myślę zawiozę to zamówienie. To będzie 3 dyszki. Więc już będzie to się lepiej prezentować. Zbierz się tam. Dobra, szybki odbiór. To dobrze. Trzeba jeszcze szybko dostarczyć. Głupio mi się tak obracać jest, ale jak tak komuś przed maską przejadę, to takie lustereczko by się tu przydało, żebym widział, czy coś go to nauczyło, czy dalej. Tak nieładnie się zachowuje. Polecimy do góry. To trzeba się jakoś nawrócić. Nie, nie, w żadnym wypadku. Dobrze pani mówi. Dziękuję bardzo. De pizza za 7 minut być. Niecałe 3 dychy na godzinę na razie. Aha, spoko. Żebym nagrał odbiór. Jedziemy z pizzą 40 na cienkim. Z podwójnym serem. Na Bronowicką. No, spoko. Ja się wstrzymam tą dostawą na razie. W takich momentach trochę się cykam o rower. Ale tylko trochę. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki. Do widzenia. Elegancko. Piwko i na stąd z Bronowickiej piwko bierzemy i pod Wawel. Ciekawe co jak klient nie ma 18 lat. Ciekawy jestem od kiedy mi się nie nagrywa, bo właśnie zauważyłem, że no wyłączono kamerę, a nie mogę sobie za cholerę przypomnieć w którym momencie ją wyłączyłem.
czekaj, czy dostawa się nagrała. O 7-7. Super. Trochę pizgłem tą siatką o glebę, a tam winiacz w środku. Mi godzina została tylko, to trójeczka. To będzie chyba najkrótszy odcinek, bo nie wiem, ile mi się materiału nie nagrało. Dzięki, do widzenia. Wadowicka, McDonald's. Pięć byłbym prosił. Ja mam 5, a nie 10 minutes later. Zaczekaj, ja chętnie jest problem. Pan też czeka do zapomnienia. Tak, 5 w mam. Ale kurczę, ta betoniarka, kurde. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Chyba bupajdy. Gdzieś to z Kobierzyńskiej. Byłem tam przed chwilą. Super, dziękuję. Myślałem, że wrócę bez stóweczki do domu, ale na szczęście na piweczek właśnie wpadł. 9,23. Co, baterii mam jeszcze na godzinkę. Objechałbym, ale nie chce mi się. Kurde, przepisowo z tą ręką. Aż przyjemnie się patrzy. Taką kulturę jazdy. Że jej się chce. Dobra, 3 godziny minęły.
98 zł zarobione. Mamy 33 na godzinę. Może być.